Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Od 8 do 17 osób każdego dnia trafia do szpitala z rozpoznaniem SARS-CoV-2. Według opublikowanych przez ratusz danych 2 listopada zajętych było w naszym szpitalu 85 łóżek, z czego 9 z respiratorami. Pacjenci umieszczani byli w 4 lokalizacjach oddziałowych: na zakaźnym, pulmonologicznym, urologicznym i nefrologicznym. Z uwagi na dynamiczny przyrost ciężko chorych na SARS-CoV-2, 5 listopada na polecenie dyrektora szpitala dokonano kolejnych zmian organizacyjnych. Na razie tutaj jakoś spinamy to wszystko. Tam zrobiliśmy pewne zmiany organizacyjne w kierunku zwiększenia ilości łóżek, bo od dnia dzisiejszego weszły kolejne oddziały, oddział reumatologii i dermatologii. Wszedł jako oddział covidowy, tam przynosimy pacjentów z nefrologii, bo tam będziemy mogli pozyskać dodatkowych 15 łóżek dla tych pacjentów, bo na nefrologii tam było około 17 łóżek, nawet niecałe 17, bo tam część trzeba było inaczej zagospodarować. Natomiast tutaj zyskujemy 30 łóżek, dlatego takie robimy przesunięcie, żeby zachować te same piony lekarskie, pielęgniarskie, ale przy jednocześnie możliwości zwiększenia łóżek. W piątkowe przedpołudnie zajętych było już 90 łóżek. Wsparcia respiratorów wymagało aż 13 chorych. Tego samego dnia w rządowym raporcie opublikowano informację o kolejnych 66 zakażeniach. Według danych podanych przez ratusz, po posiedzeniu zespołu do spraw zdrowia publicznego, które odbyło się w minioną środę, większość pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 to kobiety. Najmłodszy pacjent ma zaledwie 26 lat, najstarszy ponad 90. 2/3 pacjentów covidowych to osoby, które nie zdecydowały się na przyjęcie szczepionki. Na alarm bił uczestniczący w posiedzeniu zespołu dr Józef Wołyniec. Rezerwy się kończą, mamy respiratory, ale brak personelu, by je obsługiwać. Obserwujemy inny przebieg tej choroby niż w ubiegłym roku. Po 2-3 dniach pobytu w szpitalu i względnej stabilizacji następuje nagłe pogorszenie stanu i czasami śmierć chorego. Ratusz podał, że od początku pandemii do 3 listopada na koronawirusa zmarło 128 suwalczan. Zachorowało ponad 4660 osób. Ta liczba w ciągu ostatnich 2 dni wzrosła o prawie 120 osób. Wskaźnik zachorowalności w Suwałkach według danych na 3 listopada jest ponad 2-krotnie wyższy niż wskaźnik ogólnokrajowy i wynosi 45 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Według informacji podanej przez Suwalski Ratusz w mieście zaszczepiło się 44,3% mieszkańców. Autor opublikowanego komunikatu dodaje, że optymistyczną informacją jest wzrost zainteresowania wakcyną w szpitalnym punkcie szczepień. Tymczasem ten optymizm stanowczo studzi pełnomocnik szpitala do spraw szczepień Angelika Falkowska. Owszem, zużywamy więcej dawek niż na przykład w lipcu bieżącego roku, ale połowa z nich to tak zwane trzecie dawki. Z pozostałej części ponad połowa to dawki drugie.
Nowych osób zdecydowanych na przyjęcie wakcyny jest nieco więcej niż na przykład w lipcu, ale nie jest to duża różnica. Jednocześnie Angelika Falkowska informuje, że szpitalny punkt szczepień dostępny jest we wszystkie dni powszednie od 8 do 16. Nie ma kolejek. Preparaty jedno- i wielodawkowe są dostępne i każdy, kto zdecyduje się na tę ochronną procedurę, bez problemu wakcynę otrzyma.